Od 2 lat jako off-label ekspert spotykaliśmy się na sympozjach organizowanych i przygotowywanych przez lekarzy ekspertów. Tematyka ich była różnorodna, a zawsze związana z medycyną estetyczną i medycyną przeciwstarzeniową. Te doświadczenia z sympozjów, powstanie pewnego środowiska, kręgu ludzi świetnie się rozumiejących, szanujących, zaowocowało spotkaniem w czasie pierwszej konferencji naukowej Off-Label Experts. Nasza konferencja ma tą samą formułę wymiany doświadczeń, wiedzy, jak i sympozja. Czyli jesteśmy otwarci, szanujemy się, dyskutujemy, często zaprzeczamy, pokazując własne doświadczenia. To buduje taki przekaz wiarygodności, ale również implikuje, że młodzi lekarze bardzo chętnie przychodzą i dowiadują się. Panele, jakie miały miejsce na konferencji, to niezwykle owocny panel Kobieta po 40. Owocny, bo interdyscyplinarny. Mieliśmy przyjemność gościć panią doktor endokrynolog Ewę Kępisty-Jaznych, która podzieliła się, dzieliła nam chociaż swojej ogromnej wiedzy małą cząstkę związaną z hormonami, ale nie tylko kobiet. Przede wszystkim mężczyzn. Mieliśmy przyjemność gościć ginekologa Małgosię Uchman-Musielak, absolutną gwiazdę, jeżeli chodzi o dietetykę i suplementy, Dominikę Kuczyńską-Szulc, ale również naszych ekspertów chirurgii plastycznej, Lubka Lembasa, dermatologów Bartka Pawlikowskiego, Krzysia Ziemlewskiego czy Marka Pitucha. Inny panel, Total Body Condition, to nasza przyszłość w gabinetach. Coraz więcej pacjentów, ale my również mamy coraz więcej do zaoferowania jako produkty urządzenia w kształtowaniu, modelowaniu i leczeniu sylwetki czy otyłości. Panel Medycyna Estetyczna Okiem Stomatologa otwiera, zaprasza do współpracy stomatologów, którzy poszerzają swoje portfolio zabiegowe o techniki medycyny estetycznej, ale dla nas, lekarzy różnych specjalizacji zajmujących się medycyną estetyczną, dostarcza wiedzy z dziedziny stomatologii. Panel usta, no niezwykle ważny, bo się okazuje, że jest on najczęściej wykonywany zabieg w naszych gabinetach, ale dla mnie osobiście następny panel, czyli tożsamość płciowa i możliwości współczesnej medycyny, był tym, na który niezwykle czekałam. Przedyskutowaliśmy znów w gronie specjalistów endokrynologa, chirurga, psychiatry, psychologa, ginekologa i lekarza medycyny estetycznej te aspekty, które nas jako lekarza medycyny estetycznej interesują i są bardzo ważne w trakcie tranzycji. Takiej wiedzy nie możemy pozyskać na studiach medycznych, czy nie uzyskujemy jej. Stąd konieczność i chęć wysłuchania i doświadczania wiedzy lekarzy z innych specjalizacji. Konferencja była bardzo, bardzo ciekawa, na bardzo dobrym, wysokim poziomie merytorycznym, ze świetną atmosferą, zarówno wśród ekspertów mających wykłady, jak i wśród lekarzy słuchaczy. Dzień dobry, dobry wieczór. Skoro Leonardo, to
wegetariana nie będę. Nie mogło być inaczej. Mam nadzieję, że będziemy skutecznie Państwu dostarczać tej włoskiej sztuki piękna. No i cóż, życzymy miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo za opóźnienie. Bardzo dziękujemy za tę nagrodę. Bardzo się cieszymy z tego, że badania rynku, które dostarczamy Państwu co roku, w tym roku to już był 5. raz, zapraszamy serdecznie w kwietniu na naszą 6. odsłonę. Cieszą się tak dużym uznaniem nie tylko Państwa jako lekarzy, ale moich kolegów i koleżanek z firm konkurencyjnych. A co dalej? No, kontynuujemy naszą działalność, naszą chęć dzielenia się wiedzą, edukowania siebie nawzajem. To będą sympozja i oczywiście konferencja, na którą już dzisiaj zapraszamy.